Dziś Capybara decyduje o moim dniu w Stumble Guys. Capybaro, czy powinienem kupić 100 tysięcy gemów? O, zobaczcie, mówi, że nie, czyli nie kupuje. Super, Capybara, dzięki. Ale Capybaro, mamy tutaj taki mega fajny Stumble Pass, który jeszcze nie został przeze mnie kupiony. Pytanie, czy powinniśmy taki Stumble Pass kupić? O, zobaczcie, Capybara się zgadza. Haha, kompletnie nie przypadkiem. Let's go, w takim razie kupujemy cały karnet bojowy i mam nadzieję, że trafimy coś mega ciekawego. Uwaga, let's go, od razu kupuję cały. Iść, iść, jeden za drugim, jeden za drugim. Albo dobra, odbierzmy sobie najpierw. A, najpierw muszę aktywować, zapomniałem. 1200, dziękuję bardzo, odbieramy. Co to za skin, ty, jetpacka ona ma. Lol, to może lata, wiesz, jak jetpackiem normalnie. Okej, sprawdźmy dalej, mamy tutaj skóreczkę do odblokowania, a raczej losowanie, które nie działa. Patrzcie, twórcy gry zepsuli moją grę. Nie mogę wylosować żadnej nowej skórki, więc niestety, nara, idziemy dalej. O, na szczęście tutaj losowanie działa, więc chociaż tyle. Mamy też do odebrania klejnoty, klejnoty. Dziękuję bardzo, kupujemy kolejny level. Mamy jakąś animację zaczepki również do odebrania. Kolejne kręcenie, które jakże bardzo mi jest potrzebne. Okej, lecimy dalej, losowanko kolejne. Odblokujemy dalej i cały czas teraz będę po prostu to odbierał. Elo, kolejne kupujemy, dziękuję, kolejne, dziękuję. Odbieramy następne, następne. Calutki karnet bojowy będzie kupiony, bo tak. Bo dawno nie kupowałem, jest Stumble Guys, więc kupimy. O nie, przez przypadek wyszedłem. Dobra, jeszcze raz, dobrze. Ej, jakaś emotka tęczy, let's go. Okej, co mamy dalej? Klejnoty oczywiście. I za klejnoty kupujemy kolejne poziomy. Losowanie. Dobra, może sprawdźmy jedno losowanie i zobaczymy, co z niego dostaniemy. Uwaga, 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 uwaga. Nie, no myślałem, że Leo Messi, Leo Messi jakby trafił, to byłoby kozacko, a tak to jest niestety dramat. Idziemy dalej, losowanko, które nas nie obchodzi, idziemy dalej. Okej, animacja jakaś kolejna, wow, nawet fajnie wygląda ta animacja. Klejnoty, klejnoty akurat fajnie, bo nam się tak jakby zwracają. O, patrz, Cristiovaldo teraz nam trafi. Let's go, Cristiovaldo za 3, 2, 1, pół, 1 trzecia, 1 czwarta. No i dropnęliśmy mima jakiegoś. Mima, mema, mema, mamy mema. Mama, mima, let's go, kolejne kręconko. Ile już mamy odblokowanych? 20, dobra, czyli jeszcze około 10. Idziemy po kolejne poziomy. Okej, okay, tutaj coś takiego, tutaj emotka jakaś kolejna, tutaj kręcenie kolejne, to wszystko już mamy. To wszystko mamy, więc nas nie obchodzi. Do widzenia, kupujemy. Wow, jaka fajna emotka, jakiegoś 3D, 3D okularów. Okej, okay, co mamy dalej? Kolejna zaczepka, klejnoty, jeszcze nowe skórki, kręconko, super, żetony, jeszcze nowe animacje, losowe skórki, których nie chcemy. I patrzcie na to, zbliżamy się do samego końca, więc odbierzmy sobie jeszcze jedno zakazane losowanie. Tym razem poczekajmy, bo może trafimy coś specjalnego, to byłoby mega fajne. Obserwujmy, uwaga, 3, 2, 1. Yo! Nie, no nie, no nie, no nie, no dobra, wychodzę, słuchajcie, dość. Okej, okay, jestem z powrotem, nie, no dobra, oczywiście lecimy dalej otwierać. Sprawdźmy, co mamy dalej, nową skórkę, coś specjalnego, ale kuzocku wygląda, ty. Jak się mieni, chromowana jakaś skórka, bierzemy ją. Wyposażymy i sprawdzimy, jak się nią gra. Bo może ma jakieś ukryte właściwości, o których nikt nie wie. Sprawdźmy to. Dobra, tutaj już nic nas nie obchodzi. Jeszcze tutaj możemy odblokować Punch Other Players. Co to jest? Nowa, nowa jakaś emotka kolejna? Ej, co to za glut, ale fajny. Dobra, no i poza tym, widzowie, twórcy gry dodali tutaj nowe koło. Koło przestworzy. I w tym kole przestworzy, no mamy skórkę, którą już mamy. Ale jest nowe koło, koło awanturnicze. Więc tutaj jest z kolei skórka, której nie mamy. No i bardzo byśmy chcieli ją mieć. Więc mam nadzieję, że ją zdobędziemy. Wow, co tu to jest, tornado? Ja chcę tą skórkę tornado, kiedy ona będzie? Mam nadzieję, że już niedługo. Dobra, lecimy do gry z naszym ludzikiem. Jungle Roll, pierwsza mapa. O, jak ja dawno nie grałem Jungle Rolla. Czy ja w ogóle jeszcze pamiętam, jak się nim gra? Dobra, spróbujmy tutaj przeskoczyć. Olol, 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 już karygodny błąd. Okej, ale tutaj na szczęście nam wyszło. Okej, okej. Jeszcze takie szybkie podcięcie innych graczy. Pięknie, ej, całkiem dobrze się trzymamy. Dobra, i teraz skaczemy tutaj. W ślisk robimy. Eś, 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 eś. I szybki wślizg. O nie, ten wślizg nie zadziałał. Okej, ale może tutaj zadziała, czekajcie, czekajcie. Let's go! Udało mi się, dobra, biegniemy. Biegniemy, szybkie tutaj, tak. Dobra, dobra, teraz tutaj musimy wskoczyć. Okej, tu,
Ej, no co? Nie, 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 karygodne, co tam się wydarzyło? O lol, dobra, jeszcze raz tutaj. Dobrze, 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 żebyśmy się tam tylko zaliczyło nam, żebyśmy dostali się do top 16, bo jak nie, to będzie przypał. Szybko, bo ja jestem chromowanym glutem. Musimy się tam dostać jako chromowany glut, jak żeby można było inaczej zagrać. Musimy, chromowany glut. Dobra, już jesteśmy, elo. Let's go, widzowie, a let's go oznacza Voyant Team. Jeśli nie wiecie, do każdego zamówienia dodawane są za darmo naklejki, które możecie sobie przykleić gdzie tylko chcecie, a do tego jeszcze zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem, który na pewno bardzo fajnie będzie u was pasował. Więc oprócz tego, co zamawiacie, na przykład zamawiacie takie okulary przeciwsłoneczne, które są też mega kozackie na lato, zwłaszcza kiedy słońce was za bardzo by raziło, to takie okularki są przekozackie. Mamy też czapeczki z daszkiem, koszulki, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc wbijajcie voyantshop.pl do każdego zamówienia te wszystkie rzeczy darmowe, czyli naklejki, zdjęcia z autografem i tajemnicze karty są dodawane, więc obczajajcie koniecznie. Spin go round, around, around, around i sprawdźmy, jak będzie around. Wow, 8 osób tylko się dostanie, o by wyszło, dobra. Czemu tak mało osób jest w sumie? Ej, bo mega długo nam wybierało kolejną mapę, nie wiem dlaczego. Okej. O nie, co tu się dzieje? O nie, ja mega dawno nie przechodziłem tej mapy, więc teraz może być przypał. Straciłem, wiecie, straciłem już czułość gry. Nie wiem dokładnie jak grać, żeby nie przegrać. Dobrze jest, biegnij, biegnij. Czy ja jeszcze pamiętam, jak się na to wskakiwało? Uwaga. O lol, umiem triki, let's go. Umiem jeszcze, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Dobra, idziemy, 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 zostały tylko 4 osoby, które się mogą dostać. Okej, okay. Mamy tutaj, jeszcze tu. Dobrze, i patrz tu, podetnego. Nara. Let's go. Dostajemy się do kolejnej rozgrywki. A kolejna rozgrywka to Space Race, więc będziemy musieli tutaj naprawdę szybko biegać, żeby być pierwszymi. Dobra, mam nadzieję, że nam się uda. Dobrze, teraz tu. Dobrze, dobrze. Teraz tu, dobrze. Glut, wielki glut. Oj, 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 oj. Jest, dobrze, 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 patrz jak lecimy, patrz jak lecimy. Do przodu, o nie, 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 nie. Szybko, wróciłem, dobrze, dobrze, udało się. Okej, jakimś cudem mi się tam udało, tam banan spadł, nara banan. Dobra, patrzcie to, iść. Dobrze, 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 ale mamy prędkość, ale mamy prędkość. Jesteśmy do przodu, dobra, idziemy środkiem, musimy zdążyć. Żeby tylko nie było prawej strony, bo gościu wleciał do, po prawej stronie. Nie, jest prawa strona, nie, nie. Typ miał szczęście, no, typ miał po prostu szczęście. Aha, czyli co, mamy pechowego skina, tak? Okej, okay. No dobra, mamy pechowego skina, to się z niego pozbędziemy. Nie chcemy takiego skina, który jest pechowy. Jeżdżemy sobie w takim razie koło awanturnicze i kupujemy aż 10 sztuk, żeby zdobyć nową skórkę, coś specjalnego. Ciekawe, czy to będzie faktycznie taki awanturnik, taki, który zrobi dużo poddymy. Zadymka, siusiu i mordeczko, nie ma tutaj podjazdu. Let's go! Epickie? Nie no, to wszystko epickie, to nie potrzebujemy tego. My chcemy tylko i wyłącznie coś specjalnego. Mordeczko, czy teraz to dostaniemy? Nie, nie tym razem. Nu, nu. Ej, w ogóle, a czy są jakieś inne skiny oprócz tych specjalnych? Nowe? Bo możliwe, że są i możliwe, żebyśmy je odblokowali. Byłoby mega fajnie, twórcy gry. Byłoby super, jakby były również inne skiny, nie tylko te specjalne. To wtedy moglibyśmy coś odblokować w końcu nowego, co nie? Dobra, patrzymy, czy nam się uda, patrzymy. No nie tym razem, widzowie, nie tym razem, ale może teraz. Obserwujemy, może teraz się to zmieni. Nie, no dramat totalny. Ja tam widzę jakiegoś królika wielkanocnego. Nie wiem do końca, czy ja go mam. Możliwe, że tak. O, patrz, właśnie o tego mi chodziło. Tego, co był tutaj obok, epicki. Myślę, że go mam, ale... Fajnie, jakbym go zdobył, bo po prostu fajnie wygląda. Let's go! Nie, no serio. Gra jak zwykle robi mnie w bambuko. Robi mnie w konia. Więc niestety nie trafiliśmy to, co chcieliśmy. Idziemy dalej. O nie, no i wszystkie duplikaty. Co to ma być? Nie trafiliśmy nic ciekawego. Naprawdę mamy pecha. Dobra, może to wszystko przez tego naszego skina faktycznie. On jest gigapechowy. Weźmy sobie w takim razie diamentowego banana. I myślę, że diamentowy banan da nam już bardzo dużo szczęścia, żeby zdobyć tą nową skórkę, coś specjalnego. Obserwujmy to, let's go. Próbujemy w takim razie, uwaga. Legendarne, serio. Mogło być coś lepszego już, no. A tu coś takiego lamusowatego nam wyskoczyło. Tak nie może być, idziemy dalej. Okej, no znowu duplikat, to... Nie potrzebujemy duplikatów. Chcemy rzeczy oryginalne. Coś specjalnego tam było. Tak blisko, musimy to zdobyć. Widzowie, to się musi wydarzyć w tym odcinku. Jeżeli się nie wydarzy w tym odcinku,
to ten odcinek się nie kończy. Musi się to wydarzyć. Dobra, jeżeli nie wydropimy tym razem, to musimy zagrać jedną grę, ponieważ możliwe, że nie wydropi nam coś specjalnego, jeżeli nie zajmiemy pierwszego miejsca w rozgrywkach. Kto wie? Dlatego na wszelki wypadek wolę zająć pierwszą pozycję, tak po prostu, żeby zdobyć nową skórkę, coś specjalnego. O, mamy boksera! Eś! Dobra, sprawdźmy dalej. Koło awanturnicze w końcu, co nie? Więc bokser tutaj jak żeby inaczej, no pasuje perfekcyjnie. No i prawie miałem tego królika, ale go nie dostałem, bo twórcy gry już wiedzą, że zależy mi na tym króliku. No, nie, no co to ma być? Jakieś słabiackie, rzadkie rzeczy. 2% szans jest na tego skina coś specjalnego! Nie, no serio? No i dramat. Dobra, w takim razie widać, że gra nie daje nam szczęścia. Zatem musimy sobie zagrać, żeby zdobyć to szczęście. No i mamy naszą ulubioną mapę Flip La Flop Lo Flip, czyli Floor Flip La Flop. Plup, 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 let's go! Biegniemy szybko, 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 200 na godzinę, aleje jerozolimskie, szybko, szybko, szybko. Dobra, musimy zdążyć, ponieważ zawsze jest przypał potem. Let's go! Nie! 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 Prawie spadłem! Dobra, szybko tu, dobrze, 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 wraca, dobrze, biegniemy w takim razie. Ej, ale przypał zrobiliśmy tam, ktoś nas podciął i normalnie wyrzucił w powietrze. Ale teraz damy radę, teraz się dostaniemy na sam koniec rozgrywki. Stumble guys, stumble guys, stumble guys, stumble guys, stumble guys, stumble guys. Let's go, mordeczko, szybko, szybko, szybko. Nie, tutaj nie chcemy, chcemy tutaj iść, dobrze, dobrze. Tutaj, pięknie, 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 na samą górę, góra. Ty się nie dostaniesz, mordeczko. Dyskwalifikacja za to, że jest pan tak ładnie ubrany. Dyskwalifikacja. Tak nie można się ubierać. Nie! Prawie spadłem. Dobra, dobra, dobra. Teraz szybko tu. Yes! Udało nam się. Ej, a co tam robi kurczak? Ej, kurczaku. O! Co ten kurczak spadł? Dobra, dostaje się, bo już nie chcę tutaj ryzykować. Ej, tamten jeden gościu ma ten zakazany skin. Coś specjalnego. Ten skin, który jest do wydropienia z darmowego koła fortuny. Wow, Rush Hour to może być naprawdę dobra mapka. Ponieważ, wiecie, tutaj nie ma botów. Gramy z prawdziwymi graczami i patrz! Jest ten skin, o którego mi chodziło. Zakazany nowy skin, który jest za darmo do zdobycia. Tylko trzeba mieć giga szczęście. Takie szczęście, które jest rzadko spotykane. Ej, nie wierzę. Tam jest drugi taki skin. No to chyba nie trzeba mieć jednak tyle szczęścia, jak mi się wydawało, że trzeba, no. Ej, patrz, 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 tamten ziomolo odpada! Nie! O, ty cwaniako, ty co? Puuu, spadaj! Spadaj! O nie, tutaj jest duszek, muszę uważać na tego duszka, bo on jeszcze mnie wciągnie. Dobra, udało mi się. Patrz, on próbuje mnie złapać, widzicie? O, ty cwaniako! Dobra, o ty, dobra, 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 muszę na niego uważać tam, muszę na niego uważać, bo to jest cwaniak. Dobra, o, nie, co jest, już koniec? No bez jaj, mordeczki, ale tylko 5 osób zostało. Nie, 8, co jest grane, a tam miałem 5 na 5. No dobra, dziwne, w takim razie przechodzimy dalej. I mamy teraz Paint Splash, znowu wyścig na sam koniec. Naprawdę, ja myślałem, że jakaś eliminacyjna gierka będzie, no ale co, zależy nam tylko i wyłącznie na wygranej, ponieważ dzięki wygranej będziemy mieć szczęście i będziemy mogli pójść dalej. Ale to zrobiłem, spójrzcie widzowie, dobra. Let's go, let's go. Spójrzcie jak mi tutaj dobrze idzie. Okej, okay, teraz tu, no i lecimy dalej. W takim razie, lecimy dalej, teraz tu. Okej, okay, tu. Tuk, tu, dobrze, dobrze. Tamten ziomal się prawie przewrócił. Musimy to wykorzystać, musimy to wykorzystać. Dobrze, dobrze. Teraz biegniemy tu, dobrze. Korzystamy z tej sytuacji. Okej. Nie, nie, fatalnie. Nie, 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 nie. Mister Kurczak. Kurczaki ty, jak nas porobił. Nie, no dość, mam tego, cały czas mamy pecha. Dobra, teraz nie odpuszczę, dopóki nie zdobędziemy nowego skina. Dobra, wiecie co będziemy robić? Będziemy omijać losowanie. Będziemy 10 razy losować i wyłączać losowanie. 10 razy losować i wyłączać. Patrz, 10 razy wyłączać. Okej, 10 razy wyłączać. Czyli równowartość kręcenia 40 razy w tym momencie była. Jeżeli nie dostaliśmy nowego skina, to będę zdenerwowany. Uwaga, czy dostaliśmy nowego skina? Nie, nie ma go nadal. Spójrzcie, on tutaj gdzieś powinien być. Czekaj, ej, nie ma go. Ej, co? Czekaj, czyli, czy ja go dostałem? Jest, dostałem go! Nie wierzę, udało mi się. Dobra, czyli jednak mamy szczęście. Super, no i tak można grać. Przechodzimy w takim razie do kolejnej rozgrywki i sprawdzamy, jak naszą nową skórką się będzie grało. Okej, mamy kolejną mapę Cannon Climb, czyli wspinanie się na samą górę, podczas gdy ogromne armaty uderzają w ciebie. Dlatego trzeba uważać, bardzo trzeba uważać. Dobra, patrz to, jak, patrz to. Iść, iść, iść.
Co tu się wydarzyło? Czy ja zbagowałem grę? Ja chyba zbagowałem grę. O, patrz, zbagowałem grę, nie uderzyła mnie ta kula. Jakim cudem? Dobra, czekaj, eś, ale nam to pięknie idzie, spójrzcie. Ej, ten skin jest chyba serio jakiś zbagowany. Używam jakichś jego zakazanych mocy w takim razie, bo idzie nam za dobrze. Eś, o, ziomeczku, coś tam ci nie pykło, patrzcie to. Elo, a ty co latasz? Spadaj, o! Zrzuciłem go. O nie, ten typek też spadł. Czekaj, czy tamten typek się nie dostanie w takim razie? Czy przeze mnie ten typek się nie dostanie? Jest bardzo na to duża szansa. Ej, dobra, sprawdzamy, czy ten typek się nie dostał. Czy nie dostał przez nas, uwaga. Jak on wyglądał? Czekaj, czy on się dostał? Ja nie pamiętam, jak on wyglądał. On chyba się nie dostał, widzowie. O, ale przypał, widzowie. O, no i mamy bombardment. Mamy bombardiera. Więc tutaj mam nadzieję, że troszeczkę ludzie będą walczyli, nie przegrają od razu. Halo, jesteście botami, jeśli nie, to przetrwajcie dłużej niż jedną minutę. Please, serio, dłużej niż jedną minutę. Jeśli nie jesteście botami, okej? I mam nadzieję, że to zadziała. No już pierwsza osoba odpadła, to bot. To był bot, serio, to był bot, to nie była prawdziwa. O, druga osoba odpadła, to był patrz, kolejna osoba odpadła, próbowała mnie rozwalić. Nie, to są boty, tutaj gramy na boty. Jednak widzowie, to nie są prawdziwi gracze. No, no, sorry. O lol, jak tam się wślizgnął w jednego typa. Dobra, ja sobie tutaj siedzę jak gdyby nigdy nic, chilluję sobie. A oni tam walczą między sobą gdzieś na środku. Co to ma być w ogóle, mordeczko? Ja tu mam giga chill. Ej, dobra, zwracam honor. Oni jednak mają siłę, mają moc, ponieważ trzymają się tutaj całkiem dobrze. Muszę w takim razie teraz uważać. LOL, jest licznik czasu? Nie. Czemu ktoś... Nie! No co za rekin mnie rozwalił? Dywy, dyky, tyky, tyky, dydy się nazywa. Ja nie mogę. Spin go around, around, around. Druga szansa, widzowie. Druga szansa i ostatnia. Jeżeli teraz mi nie wyjdzie, to jestem gigabambikiem i nigdy już nie powinienem grać w Stumble Guys, ponieważ twórcy gry odebrali mi wszystkie moje umiejętności, jakie do tej pory miałem, przez to, że zdobyłem za dużo zakazanych skórek. I po prostu teraz, już do końca świata, będę przegrywał wszystkie gry w Stumble Guys. Taka po prostu jest moja rola. Moja rola przegrańca. Przegrańca Stumble Guysowego. Dobra, sprawdźmy, czy teraz przynajmniej uda mi się zrobić tego zakazanego trika. O! Nie, dobra, dobra. Twórcy Stumble Guys, wiem, że otworzyłem dużo zakazanych skórek. Wiem, że wykorzystałem dużo waszych trików, o których nikt nie powinien się dowiedzieć. Ale proszę, dajcie mi jeszcze raz zagrać w Stumble Guys i wygrać grę. Proszę, naprawdę. Eś, ty się nie dostajesz, ty do widzenia. Ała, ty nie idziesz. Dobra, przechodzę, bo się już trochę cykam. Bimber push, dobiegnij do mety. Lecimy. Widzowie, czy dobiegniemy do mety w tej jakże pięknej mapce? Zobaczymy, obstawiajcie na dole w komentarzach. Wydaje mi się, że możemy się nie dostać. Chociaż patrz, jak daleko jesteśmy. Eś, robimy zakazane triki. Zakazane triki o 3 w nocy, Stumble Guys, nigdy twórcy tego nie zakażą. Okej, okay? Patrz, puu. Jednego ziomka uderzyłem, mam nadzieję, że dzięki temu się nie dostanie. A ja mam nadzieję, że dzięki temu przejdę tutaj to bezproblemowo. Idziemy, patrz, pierwsze miejsce. No i ja mówiłem, że jestem stworzony do tej gry. Mówiłem, I told you. Mówiłem, mordeczku, ja ci to mówiłem. Eś, i patrz teraz to. Eś. Puuu, eś. Z buta wjeżdżam. Jednym strzałem wyłamuję każdą ścianę. Idziemy do finału. I jeżeli teraz wygram ten finał, to jeszcze będę mógł grać w Stumble Guys. Ale jeśli przegram, to widzowie, ronda terminada wtedy jest. Nie ma. O nie! O nie, musieli dać nam mapę, na której nie jesteśmy najlepsi na świecie. Nie mogli nam dać blok dasha. Hello, my friend. Let's go, please. Please. Please, przetrwaj 2 minuty. Przynajmniej, serio. To by było... Ej, patrz, ten ziomal prawie spadł. Dobra, ja się trzymam troszeczkę z tyłu, bo tamte cwaniaki będą pewnie emotki używać. A my tego nie chcemy. My tego nie chcemy być... Nie chcemy być narażeni na emotki. Na coś, co sprawia, że, wiecie, możemy przegrać. Nie chcemy tego. Dobra, dlatego idę, czekaj. Gdzie mam teraz iść? Idę tu. Iś, dobra. Iś, dobra. Patrz, ziom... Aaaa, no i spadł. Ale też zużył emotkę na mnie. Czyli on specjalnie to zrobił, żeby mnie tutaj rozwalić. A ja mówię mu, nie. Nie ma. Nie! Ja nie mogę, dobra, do widzenia, to był ostatni odcinek ze Stumble Guys, pa, pa. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij